poprzednio w Kodzie Snu. Łóżko? Przecież to nie jest moje mieszkanie. To niebezpieczne. Kontro się mamy zapasy mięsa, trzeba iść do supermarketu po nie. Chętnie podzielilibyśmy się zapasami, lecz mamy problem. Jeśli przegonisz bandytów, my podzielimy się zapasami. O Jezu! Dzięki tobie nie umrzemy z głodu! Mógłbyś pójść na komisariat i sprawdzić, co się dzieje? Zanim jednak pójdę na komisariat, odwiedzę chyba mój dom. Haha, nie wejdziecie tu. Tak, to moje mieszkanie. Dobrze, teraz musimy iść na komisariat. No już na mnie idą, wolę iść górą. Płatka? A tam kto? Strzelają do mnie! Miałem iść na komisariat, bo szybko do komisariatu. Co? Skrzynki w komisariacie? Co? Zainfekowany. O nie. Co teraz? Masakra, chyba muszę znaleźć inną drogę wejścia, bo te skrzynki zatarasowały wszystko. Coś czuję, że to nie skończy się zwykłym przejściem. Wszędzie zainfekowani, wszędzie zarażeni. Boże, co tu się dzieje? O, rozwalone wejście. Dobrze, coś to już jakiś plus. Ale rozwalone wejście to chyba nie jest zbytnio duży plus. Policjant, ale zainfekowany. Na koniec zakażony, zakażeni. Tu widzę jakieś wentylacje, może tędy wejdę. Ktoś chyba wysadził tą wentylację, żeby się tu przedostać. Au! Zaraz chyba do mnie przyjdą. Chyba, że nie. Dobrze, w każdym razie jestem już niedaleko. O, udało mi się przedostać. Jestem tutaj, ale widzę zakażonego. Ile mam pocisku w ogóle? 46, nie jest źle. Alkohol. Przydałoby się tu jakiś porządek zrobić w małych rzeczach, może. O tak, dobra, banknoty sobie pochowałem. Ale monety już nie dam rady. Ale saletra, właśnie. Okay, zawsze to jakiś plus. Dzięki temu będę mógł trochę rzeczy pozabierać. Jakiś pocisk, ale i tak nie ma takiej broni, bo to jest chyba pocisk do granatnika. A nie posiadam go. Tu widzę cukier. Cukier do torby schowam. Użyję bomby dymnej za chwilę. Na kimś, bo... Klucz do mieszkania. Moneta. Książka. Dezintegrator. Dezintegrator 2000. Potrzebujesz szybkiej drogi ucieczki? Może chcesz spowodować upadek przeciwnika? Dzięki dezintegratorowi 2000 możesz zabrać przeciwnikowi grunt pod stopami. Receptura. Szmaragd, repeater, zielona esencja, kamienny guzik, płomienny proszek, komparator. Zieloną esencję robimy z kilku łopat. O, mordę. Kurczę, zaraz zniszczę swoją strzelbę. A to będzie niedobrze. Ten dezintegrator i tak mi się nie przyda, nie chcę go. Niszczenie terenu pod czyimiś stopami nie jest zbytnio dobrym sposobem na walkę. Kolejna książka. O, sztabka żelaza. Z żelaza mogę, nie wiem, na przykład coś naprawić żelazem. Dziennik, część trzecia. Zarażony. Wbrew pozorom to także pierwsze stadium zakażenia. Obiekt zostaje zarażony poprzez kontakt z zainfekowanym, najczęściej przez pogryzienie. Zarażony jest dość powolny, a jego ciosy są średniej siły. Pojedynczy nie stanowi problemu. Uważaj, aby nie zaatakowała cię grupa zarażonych.
Dobra, to mogę odłożyć. Więcej informacji z dzienników nie potrzebuję, skoro już raz przeczytałem, więc ten... A, to jest Mrozik. Ale Mrozika też nie będę chciał. Ała! Gdzie jest... Nożem go patrakuję, nie będę marnował amunicji. Okej. Okay. 6 pocisków zardzewiałych. Muszę tego się pozbyć. Na kimś. Szmata. Nożyczki. Kolejna bomba dymna. To się już nie pozbędę. Nożyczki, nożyczki. Okej. To był najgłupszy sposób, co mogłem zrobić. Okej, dalej. Tu mam kolejną bombę dymną. Taśma. Tu coś widzę. A gdzie mój topór? O. A, to jest dzwonek pewno tam, żeby mnie ktoś wypuścił, ale niestety tu nikogo nie ma. Książka. Sprawdźmy ją. Albo zanim ją sprawdzę. Okej. Plecak. Bomba dymna. Bomba dymna. Łącząc cukier, saletrę i szmatę będziesz w stanie stworzyć bombę dymną. Jeśli trafisz w nią w przeciwnika, ten zostanie zraniony. Aha, czyli tak to działa. Cukier, szmata i saletra. Powinienem mieć kilka sztuk. Zrobię sobie. 1, 2, szmata, cukier, cukru potrzebuję. 1, 2 i saletry z 2 sztuki. Albo nawet 3, dobra. Cukier, saletra, szmata. 1, 2. Udało mi się. Okej. Cukier chowam, saletrę też chowam. Cukry nie mogę schować? Aha, bo wymieniłem na to. Ale saletrę też powinienem schować. Na co wymieniłem? Aha, na kij. Ten kij mi się i tak tu nie przyda. Bombę z ostrzy chyba na kimś użyję teraz. Rozbita butelka. To chyba są jakieś akta, dowody sprawy, ale... Nie sądzę, żeby to teraz miało jakiekolwiek znaczenie. Banknot. Złota moneta. I kilo, chyba muszę... Kilo? Zaraz sprawdzę, co to dokładnie jest. Tak, kilo. Chyba muszę jedne drzwi wyważyć. Aha, w taki sposób otworzyłem sobie jedne drzwi, ale drugie będę musiał zniszczyć. O tak, udało mi się je zniszczyć. Nie będę ich targał, wezmę je ze sobą. Tu był jeden zainfekowany, zarażony. Dokładnie. Przy okazji wykorzystał na nim. O, dobrze. Parę przedmiotów ciekawych tu widzę. Tabletka. Nie wiem, na co mi tabletka, ale... wezmę. Dziennik mogę odłożyć. Oj, co ja żebym zrobił?
saletrę i nożyczki schowam. Kolejna taśma, przydałoby się ich kilka przesłuchać. Że nie ma miejsca na więcej, bo dlaczego to nie jest mi na rękę. No dobra, idźmy dalej. Tu widzę zarażonego i zakażoną. O, siła, czyli zarażony. Nigdy nie byłem tak na komisariacie, żeby sobie pozwiedzać. O, dwóch zainfekowanych, nieźle. O. O w mordę, trafiłem do magazynu, jak dobrze. Tą strzelbę sobie odłożę. O, zaraz, moment, może naładuję magazynek. Naładowałem magazynek, ale i tak nie mam tej broni. Chyba, że tu jest gdzieś, ale nie, karabin ostrzałowy. A co to za broń? Wygląda jak strzelba, to jest, że mniejsza. Nie, tutaj ta M4 nie ma na pewno. Kurde, na pewno jedną strzelbę będę musiał wziąć. Uszkodzona strzelba, jakaś lepsza? Strzelba, dokładnie, może ją ulepszę na stole. Krzemień miałem, pamiętam, że chyba w plecaku. Ale czy to się krzemieniem ulepszało? Strzelba, krzemień? Nie, nie krzemieniem. Wiem, że się na pewno da ulepszyć tą oto broń. Aha, dobra, to może już od razu kwarcem po prostu potraktuję. A potem diamentem. Strzelba. Kwarc. Jest! Dobra strzelba. Okej. Więc jeszcze teraz potraktuję to diamentem. Jakoś obłożę to diamentem. To powinno mi zrobić lepszą, o wiele lepszą strzelbę. Jest! Bestialska strzelba. Bardzo dobrze. Karabin ostrzałowy M4 mam na wyczerpaniu. Ale. O, tu mogę magazynki sobie zrobić. Ale nie mam tej broni nawet. Pociski! Pociski ja z miłą chęcią wezmę. Amunicję do strzelby. Bomby dymne. Kluczyki od auta to... A granat dymny to się nazywa tutaj. Zaraz bomba dymna. 4-4 to zostawię to, co tu jest. Nie, nie wyrzucaj. Niechcący jeden upuściłem. Pech. O tak, to ten karabin jednostrzałowy M4, który mam tu w ręku, odłożę. Nie, tak. Tą tabletkę, zobaczymy co się z nią stanie. Nie wiem co to właściwie mi dało. Okej. Mam trochę amunicji, sporo teraz jak widzę. Ale... Jak zwykle nie ma miejsca, by się przydało pozbyć paru rzeczy. Na przykład noży. Przestałem używać już tych noży kuchennych. Więc uważam, że są mi w ogóle już zbędne. A nie, śmiercionośny. Śmiercionośny. Zostawmy te zwykłe noże kuchenne. Pozbądźmy się ich. Pozbędę się ich. Okej, noże kuchenne. Co tu jeszcze? Jeszcze jeden nóż kuchenny. Zamiast tego noża kuchennego mam nóż bojowy i to mi wystarczy. Kuszy i tak nie mam, dlatego schowam sobie to tutaj. Cukru nie mam. Żeby zrobić miejsce, to chyba zrobię. Coś tu ciekawego, chyba już nic nie widzę. Na pewno wezmę to i to. Jakbym już... To na pewno wezmę. Apteczki mi się strasznie przydadzą.
Co tu jeszcze? Wezmę sobie, tak przełożę. Solidny topór to jest chyba już po pierwszym ulepszeniu, czyli użyty kwarc. Nie, krzemień użyty. Teraz muszę użyć kwarcu. A nie wiem nawet, jak to jest zbudowane. Zaraz sprawdzimy, jeśli... Solidny topór, machniemy w... O, o, niszczycielski topór. Dobrze. Będę miał jedną apteczkę więcej. Dobrze, penicylinę mam 100 gram. Kije baseballowe. Na pewno wezmę to, bo to... El Diablo! O! No nieźle. To policja ma taką broń? No zaraz później zobaczymy, o co chodzi dokładnie z tym El Diablo. Kamizelkę na pewno wezmę. Przyda mi się, nie wiem do czego, ale przyda się. Zawsze się przydają takie kamizelki. Dobra. Ten złoty rewolwer wezmę tylko po to, żeby chociażby sprzedać. Się trochę zarobi. Jakąś jeszcze jedną broń bym zabrał. Taką... A, uszkodzona strzelba nie jest dużo warta. Zniszczona tym bardziej. Uszkodzona. Może zniszczona. Zniszczona. Uszkodzona. Zniszczona. To ze strzelb nic ciekawego nie ma, więc zabieram jeden rewolwer. O, to jest moja zniszczona strzelba. Dobra, to jeden rewolwer jeszcze zabieram. Dobra, rewolwer mam. I jeszcze jeden zabieram rewolwer. Okej, naładuję El Diablo. Kurde, mam pociski do El Diablo? Mam. Okej, czyli pociski do El Diablo to te z karabinu. No dobra. Pasują do niego. Dobra, to bardzo dobrze. Zobaczmy moc El Diablo na jeden z tych zakażonych policjantów. Wow! No, nieźle. Co tu? Coś przyłożyć muszę chyba, co? Tak. Tak. Ten płomienny proszek mi nic nie da, bo nie mam miejsca, no po prostu. Trudno, wyrzucam go. Okej, muszę naładować kolejne El Diablo. Jeszcze raz El Diablo. Długo się go ładuje strasznie. Okej, załadowane oba. Więc muszę iść gdzieś do biura. O, widzę tutaj... Niuchacza. Obejdę go chyba, co? Uda mi się? Niuchacz tu chodzi. A tutaj policjant. O tak. No i po kłopocie. To schodź tu. O, tu widzę posterunek policjantów. Tak, dokładnie. Czyli tu się przenieśli z całego budynku. Czyli jednak jest ktoś żywy tutaj. Och, jak dobrze. O, tu bankomat sobie wymienię pieniążki. Dziewięć, to i tak nie wymienię tego. Muszę jakoś
to ładnie zrobić, żeby powymieniać sobie ile da się. Na banknoty teraz. Banknot 100 złotowy. 100 złotowe banknoty sobie na razie zostawię. Co ty robisz? Otworzyłem plecak zamiast. No dobra, to tutaj robimy tak. Aha, no tak, nie mam miejsca w moim podręcznym plecaku. Okej, teraz sprzedajmy parę rzeczy. Czy któryś z was kupuje przedmioty? Ewelina, nie wiem, chyba nie. Alkohol i klucz na ulicę. Tu w lodówce ktoś trzymał klucze? No dobra, no ja nie pytam. Każdy trzyma wszystko, co gdzie chce. Nie. Dobra. Okej. Andrzej. Jestem. Komendant. Mundurowy sprzedawca. Komendant policji. Policjant Josh. To muszę do komendanta zajść, z tego co wiem, i się wypytać. Ale z tego co tu widzę, to sklepów tu żadnych oni nie prowadzą. No cóż, trudno by było, gdyby mieli prowadzić jakikolwiek sklep w taką apokalipsę, ale no cóż. Okej, strzelbę w razie czego mam. O tak zrobię. Dobra. To do komendanta.